Hejka! No i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli nasze kochane motorki, a właściwie pitbajki, czyli nasze mniejsze motorki. Pitbike, czyli mini wersja naszych prawdziwych motocykli. Ale z tego, co rozmawiałem i z instruktorem, i z innymi ludźmi, to w zupełności oddaje to samo, co duży motocykl. Czyli wszystkie rzeczy, które wykonujesz na swoim dużym motocyklu, to samo robisz na małym. Z tym, że tak jak tu masz motocykl wypożyczony, nie jest to twoja maszyna. W sensie nie, że musisz to rozwalić czy coś, ale wiesz, no jeśli masz swoją maszynę za ileś tam tysięcy i masz obawę przed tym, że możesz się przewrócić i nie wchodzisz w te zakręty tak, jak powinno się wchodzić i boisz się tego, że wywrócisz się, wiadomo, każdy szlif czy cokolwiek wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Czyli wiesz co, masz ten psychiczny komfort, że w razie szlifu czy przewrotki nie będzie ci to kosztowało ciężkich pieniędzy. Co za tym idzie, bardziej myślisz, jak masz się w te zakręty składać, co powinieneś robić i jak wysunąć bark, jak wysunąć kolano i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, o których nawet sobie sam nie zdawałem sprawy, że trzeba tak jakby robić, o których myśleć, jak składasz się w zakręt. Miejsce tu, które wam pokazuję, to akurat Piaseczno. Z tego co kojarzę, to teraz przenieśli się do Sękocina Starego, bodajże ulica Graniczna. Ale wystarczy, że wpiszecie sobie u wujka Google Red Bike Racing i tam wam wszystko wyskoczy. O wszystkim możecie przeczytać na stronie. Co więcej, instruktor bardzo w porządku gość, bardzo kontaktowy, fajnie tłumaczył. Były sytuacje, że nawet ludzi ściągał z toru i im tłumaczył tak jakby w cztery oczy, bardziej wyjaśniał, zwracał uwagę na to, jak kto się zachowuje, jakie błędy popełnia. Mi tak samo kilkukrotnie powiedział, słuchaj, zrób tak, tak, tak i tak. O czym w ogóle nawet mi przez myśl nie przeszło, że to może mieć jakiś wpływ na złożenie się w zakręt i tak dalej. Zresztą jak jeździcie, to też wiecie, że jest tu mnóstwo rzeczy do zrobienia, żeby wejść prawidłowo w ten zakręt. Mogłoby się wydawać, że to prosta sprawa, pa, jedziesz, skręcasz i tak dalej. Przeciwskręty i wszystkie inne pierdoły, o których trzeba myśleć. Też myślałem, że w miarę okej jeżdżę, dopóki nie zdjął mnie na bok i mówi, słuchaj, to jest źle. I jak zacząłem robić po kolei te rzeczy, o których mi powiedział, to już waliłem w opony, bo musiałem tak dużo informacji przetworzyć, że nie wyrabiałem się ze skrętem, tylko myślałem, co po czym mam zrobić. Wiecie, o co chodzi. Także super sprawa, bo wiadomo, im więcej będziesz praktykował, im więcej będziesz uczył się i trenował, tym będziesz lepszy. Proste, logiczne. No i co? Druga kwestia, w zimę możesz sobie polatać na takiej hali, pouczyć się, co później się przełoży na twoją jazdę na dużym motocyklu w terenie. Jak widzicie też na początku, tu nie za bardzo mi to szło. Motocykl jest mały, ty jesteś duży, więc jest niewygodnie, kolana, nie wiesz jak się ułożyć, ale po krótkiej chwili to wszystko przechodzi. Jeszcze taką dam wam radę. Pamiętajcie o wrzuceniu dwójki, bo przez parę kółek jeździłem na jedynce, ten motocykl mi szarpało i dopiero zwrócili mi uwagę, ej gościu, dwójkę wrzuć, bo tak to trochę będzie ci ciężko. Także od razu przełożyło się to na lepszą jazdę i po paru kółkach, ogólnie chyba trwały 4 sesje po 15 minut, nawet mieliśmy chyba to zwiększone później wszystko. Także też fajne zachowanie ze strony organizatorów, no i co więcej, ale tak jak widzicie, dalej na załączonym filmiku wychodziło mi to już coraz lepiej, coraz pewniej wchodziłem sobie w te zakręty, lepiej się na nim czułem i było bardzo, bardzo fajnie. Chociaż powiem wam, że dosyć męcząca sprawa. Nie myślałem, że aż tak na małym motorku można się wyżyć, wyszaleć, nauczyć. Jak widzicie też tam chłopaczka takiego małego. Ten chłopaczek, wyobraźcie sobie, że miał bodajże 6 lat. Zasuwał tak niesamowicie. Ja byłem w ciężkim szoku, jak patrzyłem, co on robi z tym motorem, jak jeździ. Ale z tego, co Paweł, instruktor, mówił, chłopaczek jeździ już od jakiegoś czasu. Nie chcę strzelać, ale miał chyba 5 lat czy ileś i już trenował i trenuje cały czas, także myślę, że będzie niesamowitym kotem. Tak widzicie, jak to się przekłada. Im więcej trenujesz, tym jesteś lepszy. Zresztą jak we wszystkim, wiecie, o co chodzi. Także co, gorąco wam polecam. Bardzo fajny klimat, fajni ludzie, wiadomo, ludzie z podobną pasją, więc zawsze jest o czym porozmawiać, nawiązać jakieś nowe kontakty, a przede wszystkim robić to, co się kocha. Niestety mieszkamy w takiej części świata, gdzie nie możemy cały rok sobie latać, także fajnie poświęcić sobie ten okres zimowy na doszkalanie, naukę, no i przede wszystkim na czerpanie przyjemności z jazdy na mini motorku.
Także co, trzymajcie się tam cieplutko, przyczepności, szerokości. Do zobaczenia w nowym 2023 roku sezonowym. Miejmy nadzieję, bardzo owocnym i bardzo spokojnym dla wszystkich z Was, jak i dla mnie. Także piona i do zobaczenia. Lewa w górę, dzieciaki. Siemanko, trzymajcie się ciepło.